Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Tym razem Patryk Szostak dawno nie wypowiadał się, co tam u niego słychać, dlatego postanowiliśmy taką małą przepytankę zrobić, co u Patryka Szostaka, dokładnie jeżeli chodzi o jego sztuki walki, bo Patryk, słyszałem, że już coraz lepiej, kontuzje jakieś tam podobno zaleczone są i coraz lepiej sobie radzisz, tak? Czy lepiej, czy nie lepiej, to nie mi to tak naprawdę oceniać, ale jakiś tam progres jest zrobiony, w każdym razie. No, trenuję regularnie cały czas, kochani. Przeprowadziłem się w ogóle do Rzeszowa. W Rzeszowie właśnie. Oczywiście. Bywasz. Dzień dobry wszystkim przy okazji, jeszcze raz, panie Szostak. Ogólnie przeprowadziłem się do Rzeszowa, kochani. W Rzeszowie teraz sobie mieszkam. W Rzeszowie podjąłem współpracę z klubem Spartacus. Trenuję u Krzysztofa Bieńkowskiego, którego też pozdrawiam, witam i od razu hello, hello. No co, kochani, trenuję cały czas regularnie. Praktycznie od poniedziałku do piątku jestem non-stop na matach. Cały czas jest robione. Aczkolwiek od tygodnia czasu troszeczkę mam problemy zdrowotne i borykam się z zapaleniem oskrzeli, więc tydzień czasu miałem teraz troszeczkę przerwy. A jak twój bark? Bark już jest zaleczony. Właśnie do wszystkich, którzy tam chcieli się dowiedzieć odnośnie tego mojego barku. Słuchajcie, zaleczyłem to laserami, także zrobiliśmy sobie takie zabiegi, 10 zabiegów naświetlania barku laserami, jest tak zwane fotonowanie w Rzeszowie. Także polecam, jeżeli ktoś ma jakieś problemy i proszę do mnie pisać, jakby ktoś chciał się dowiedzieć odnośnie, gdzie się zgłosić na to fotonowanie. No i co? Tydzień czasu siedziałem teraz w Zamościu, troszkę odpoczywałem, leciłem te oskrzela. W piątek wracam do Rzeszowa, sobotę, niedzielę oczywiście kurs w Krakowie z Bartoszem Budzyńskim. Poprowadzimy sobie koniec kursu, więc będzie powtórzenie materiału i na końcu egzamin w niedzielę. No i od poniedziałku znowu zaczynamy treningi w Spartakusie. Co poza tym? Drugiego mamy, kochani, galę, na której będziemy... Właśnie. Na drugiego mamy galę, a więc za niecały miesiąc czasu. 2 kwietnia mówisz? 2 kwietnia. Gala będzie w Jarosławiu. Mam nadzieję, że Krzysztof tam przyjedzie i pomoże mi troszeczkę jakiś materiał zgromadzić na tej gali, a więc nagram jakiś materiał odnośnie filmu. Właśnie, właśnie, bo Patryk już mi o to dawno prosił, tak, razem z klubem Spartaku, żebyśmy zrobili jakiś materiał odnośnie sztuk walki, bo ciągle ta kulturystyka, sporty sklepowe. A tu widzicie, Patryk troszeczkę się przebranżowił, z plusem dla niego i dla mnie, bo oczywiście Patryk poszerza swoją wiedzę z tego zakresu i będzie mógł oczywiście naszym kursantom pomagać w wielu tematach, o których po prostu ja pojęcia nie mam. Dokładnie. I pojedziemy na zawody, postaram się nagrać materiał, jak Patryk sobie tam radzi na macie, to będzie chyba twój drugi start, tak? Tak. Drugi start, zobaczymy, jak ci pójdzie, jakiego przeciwnika dostaniesz i to będzie w formule, Patryk? To jest MMA już, także... MMA. Dokładnie. A więc formuła MMA, oczywiście wszystko w kaskach, bo to jest amatorska liga MMA, także w kaskach, w ochraniaczach, w rękawicach, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. No właśnie. Drugiego w Jarosławiu, gala Spartan Warrior, kochani, oczywiście podkarpacka gala, będziemy tam. Nagramy materiał z Krzysztofem, także na bieżąco, kochani, będziecie, śledźcie, zaglądajcie. Więcej jakichś tam informacji na bieżąco dowiecie się, także co. A z siłowni, co teraz się dzieje? Trenujesz siłownia w ogóle? A z siłowni, jeżeli chodzi o sporty siłowe, to jedynie co robię, to robię treningi obwodowe, na takiej zasadzie wytrzymałościowo-szybkościowe. Stobołów w ogóle nie dźwigam, także nie pamiętam, kiedy ostatnio podnosiłem jakieś większe ciężary. Najwyżej z tobołami, powiesz, na vlogach. Dokładnie, jeżeli chodzi o toboły, to na vlogach, a siłka to tylko i wyłącznie pod sztuki walki, nic poza. Ale to jest w Rzeszowie czy w Zamościu sztuki? Siłownia, przepraszam. Nie, no ogólnie wszystko robię w klubie Spartakusie. Ja mam nadzieję, że właśnie z prezesem nagramy jakiś fajny, krótki materialik odnośnie naszego klubu, bo więc pojedziemy do klubu. Chciałbym, żebyście zobaczyli też, jak nasz klub wygląda, gdzie trenuję, gdzie się go nie bawię, gdzie mam tą swoją zajawkę. No i co, wszystko w materiałach, kochani, także na bieżąco proszę nas śledzić. Ja biorę się za robotę i jedziemy z tematem, także. Tak, a najbliższa, moi drodzy, relacja z tobołami po Łodzi. Właśnie już zaczynamy od 18 marca 2017 roku, ale wcześniej jadę z Anetą i z Michałem Okoniem na Żeliszczewo i będziemy oczywiście... Będziemy trzymać kciuki oczywiście. Tak, i będziemy wszystkie zawody po kolei zaliczać, żeby ludzie zdobywali doświadczenie, bawili się tym sportem, a ja się oczywiście będę cieszył z moich podopiecznych, które serdecznie w tym momencie pozdrawiam. Ja tak samo jak potem trzymam kciuki, kochani, tak samo wszystkich prosimy o to, żebyście dopingowali, trzymali kciuki, zaglądali. Jest to oczywiście, każda forma jest bardzo potrzebna nam, jeżeli chodzi o wsparcie dla zawodników. Wiecie, że to jest ciężki sport. Tak. Widzieliście zresztą, co się działo z Michałem Okoniem, którego też teraz pozdrawiam, Michu. Tak, niedawno z nim konsultację miałem, widzieliście, jaką ma formę, tak, ledwo żyje. Wysuszony, nogi wyglądają. Ale teraz będzie musiał mniej więcej z 82 kg zejść do 75, także będzie naprawdę ciężko. W niedzielę oczywiście materiał będzie nagrywany i niebawem na YouTubie. Każde wsparcie w formie posta,
formie lajka, on jest mile widziany, naprawdę dużo nam tak, nas to motywuje, tak. Zawodnikom, dużo to nam daje, dalej nas to pcha do pracy, do cięższej pracy. Bo to jest naprawdę tak naprawdę jedyna zapłata, jaką możecie wy nam się odwdzięczyć, jakimś tam wspomaganie lajkom, żeby się pozycjonowanie na YouTube odbywało. No bo chyba nie torbo z odżywkami, prawda? No, to nie chodzi o pieniądze, tylko po prostu o chęć zajawki i napiszcie jakiś komentarz, na pewno będzie nam bardzo miło, jeżeli się odwdzięczycie w takiej formie. Motywujcie, bo jest nam to potrzebne, kochani, tym bardziej, że teraz są ciężkie starty, jest dużo startów, chłopaki są już wycieńczeni, formę mają konkretną, także naprawdę trzymajcie kciuki za nas i dzięki za czas spędzony z nami. Do zobaczenia, do następnego. Pozdrawiam serdecznie. Hello.